Witam na moim kanale. Chciałbym z dniem dzisiejszym wdrożyć taki dwutygodnik. O ile się uda. Jeżeli się nie uda, no to chociaż miesięcznik. Miesięcznik, w którym zbiorę materiały odnośnie tego, co się dzieje w grze. Ale nie od strony graczy, czyli od tej naszej strony, gdzie gracze grają w grę, tylko od strony deweloperów, od strony graczy, którzy wnioskują różne rzeczy dotyczące gry State of Survival, czyli w skrócie od osób, które tworzą bądź zmieniają grę. Co to znaczy? Na oficjalnym serwerze Discord dotyczącym gry State of Survival jest kilka takich wartościowych kanałów, gdzie ludzie wymieniają się opiniami dotyczącymi gry, ale wiem, że nie każdy ma na to czas i chęci, żeby czytać wszystko wokół, dlatego postanowiłem ja to zrobić, przeczytać, streścić, dodać jakieś swoje wnioski i przedstawić to wam w formie wideo. Abyście wiedzieli, co się dzieje w grze, albo dlaczego niektóre wydarzenia zostały wycofane, na przykład. Dlaczego inne, nielubiane nie zostały wycofane, albo czy możemy się spodziewać jakichś zmian w grze. A więc spróbujmy. Co jakiś czas moderatorzy i community managerowie z kanału Feedback Reporting na Discordzie State of Survival kompilują opinie graczy. Obejmuje to oczywiście wszystkie informacje, zarówno te pisane na Discordzie, jak i te pisane bezpośrednio do moderatorów w grze oraz te, które ludzie piszą im bezpośrednio na tak zwany DM, czyli Direct Message. Dzisiejsza kompilacja, o której powiem, to jest 10 opinii, została już zebrana i community managerowie, czyli na przykład Saberlot, przedstawią ją deweloperom w najbliższym czasie, wraz z wszystkimi opiniami graczy. Temat pierwszy, ten, który zyskał jakby najwięcej głosów, to jest oczywiście wydarzenie rocznicowe. Wydarzenie rocznicowe, które powinno uczcić kolejny rok gry, kolejny rok trzymania przy sobie graczy oraz ich pieniędzy. Ale stało się po raz kolejny, jak każde ostatnie wydarzenie, po prostu wielką dojarką, mleczarnią. Całe wydarzenie jest nakierunkowane na graczy, którzy wydają tony, dosłownie tony pieniędzy, liczone, ważone, a nie liczone. Co czyni to wydarzenie całkowicie bezwartościowym dla graczy, którzy nie wydają pieniędzy albo wydają ich mniej. W konsekwencji gracze free to play, low spender, mid spender mogą odbierać takie wydarzenie jako obrazę, jako policzek w ich stronę, no ponieważ oni nie są w stanie osiągnąć żadnej dobrej pozycji w rankingu. Mało tego, jeżeli wrócimy do graczy, którzy odeszli już z gry i o których obecnie State of Survival i FunPlus tak bardzo zabiega, no to nie jesteśmy w stanie ich przekonać do powrotu, tworząc wydarzenia, które wyglądają właśnie w ten sposób. A więc gracze wysnuli propozycję i zyskało ono 256 głosów, żeby te wydarzenia były bardziej free-to-play friendly, czyli przyjazne dla graczy, którzy nie wydają pieniędzy. Oraz żeby deweloperzy sypnęli nagrodami dla tych mniejszych graczy, żeby to wydarzenie, ta rocznica, to miało sens. Kolejnym tematem, który zyskał drugi pod względem wielkości ilość głosów, był sklep z perłami. W sumie on jest troszeczkę połączony właśnie z tym wydarzeniem rocznicowym. Z jednej strony w sklepie z perłami brakuje przedmiotów, które są potrzebne do ulepszeń kont graczy. Z drugiej strony są tam również stare rzeczy, które mają całkowicie nieadekwatne ceny, bo po prostu są przestarzałe, ich cena nie jest równa ich wartości. Mało tego, sklep z perłami w różnych stanach posiada różne zasoby, to znaczy, że wszyscy gracze nie są w stanie kupić tego samego, co tworzy pewne niuanse i niektórzy gracze mogą czuć się na przykład dyskryminowani. Więc wymyślono tutaj trzy takie postulaty. Po pierwsze, to jest dostosowanie cen do wieku danego produktu, na przykład stare skórki marszu, stare skórki kwatery, które dają mniej niż nowe, powinny być tańsze, adekwatnie tańsze do tego, co wnoszą. Po drugie, gracze wnoszą o to, aby było dostępne więcej rzeczy, na przykład skrzynki z behemotem MK0 albo z behemotem MK1.
tym momencie są tylko skrzynki z behemotem MK2. Brakuje nam również skrzydeł. I kolejna taka nowinka, o którą proszą gracze, to aby sklep z perłami i wydarzenie Jungle Games odbywały się co 2 tygodnie, naprzemiennie. Tak jak w tym momencie jest na przykład Survival of the Fitness i Alliance Throwdown. Trzecia sprawa, nie mniej ważna, to skrzynki, które są dostępne po wydarzeniu State vs. State. Obecnie można wysłać tylko jeden marsz, żeby zebrać 20 skrzynek, co sprawia, że po pierwsze tracimy dużo czasu na marne nagrody, a po drugie to limitowanie jest troszeczkę bez sensu. Więc przydałoby się, tak samo jak w przypadku radaru, gdzie mamy misję z ewakuacją żołnierzy, abyśmy mogli wysłać dosłownie nielimitowaną ilość tych marszów, a przynajmniej więcej niż jeden, no to bardzo skraca czas. A skoro są to nagrody za zwycięstwo albo nagrody pocieszenia za porażkę, no to nie powinniśmy się jeszcze znęcać nad graczami, którzy poświęcili sporo czasu, żeby rozegrać to wydarzenie. Oni już zapracowali na te nagrody, więc dajmy im je jak najszybciej. No i jeszcze kolejna sprawa dotycząca tego wątku to skrót, który pokazywałby, gdzie są te skrzynki, żeby gracze nie musieli tego szukać po całej mapce, bo jest to dosyć irytujące. Trzeci taki wątek dotyczący dalej tego samego tematu to jest to, aby marsze, które idą po skrzynki, szły po prostu szybciej, aby nie miały prędkości standardowego marszu. I teraz dotarliśmy do czwartego tematu, mojego ulubionego, nad którym poświęciłem w zasadzie najwięcej czasu, czyli usunięcie wydarzenia King of the Hill i zastąpienie go wydarzeniem Mining Mayhem albo Nexusem. Po pierwsze, wydarzenie King of the Hill graficznie to jest jakiś dramat, ale deweloperzy nie potrafią tego zauważyć. Dużo lepsze graficznie i pod względem rozgrywki dla graczy były właśnie wydarzenia Mining Mayhem oraz Nexus. Kolejnym problemem wydarzenia King of the Hill jest automatyczne przydzielanie lidera danego budynku, danego miasta. Raz jestem to ja, raz wylosuję kogoś innego, kolejny raz to jest puste, więc to jest bardzo dziwna sytuacja. Dodatkowo nigdy nie zostały wyjaśnione zasady, na których opiera się matchmaking w wydarzeniu King of the Hill. Wielokrotnie zdarza się, a grałem to wydarzenie w 3 różnych sojuszach, w 3 różnych państwach, że w wydarzeniu biorą udział sojusze, które w życiu nigdy nie powinny się spotkać, bo prezentują całkowicie różny poziom gry. Bardzo często podczas wydarzenia King of the Hill pojawia się ten straszny znak czerwony Wi-Fi, który sugeruje, że mamy jakieś problemy z dostępnością do danych mobilnych czy sieci Wi-Fi. Dodatkowo czasami marsze znikają, no i jedna z takich większych bolączek, które bardzo utrudniają tą grę, to brak możliwości udostępnienia koordynatów danego budynku. Jeżeli chcemy, aby jakiś budynek potrzebował wsparcia, no to musimy pisać B26, C12 i tak dalej, zamiast po prostu wysłać, tak jak w każdym innym wydarzeniu, tak jak było w Nexusie, tak jak było w Mining Mayhem, tak jak jest w Reservoir Raid. Wysyłamy koordynaty i każdy wie, o jakim budynku mówimy. I tutaj postulaty graczy są dwa. Po pierwsze, usunięcie King of the Hill i zastąpienie je Nexusem bądź Mining Mayhem. Po drugie, uczciwy matchmaking oparty, uwaga, na sile zarejestrowanych graczy, nie na sile sojuszu, no bo sojusz składa się ze 100 graczy, powiedzmy, ten idealny sojusz, który ma maksymalną liczbę graczy. Nie wszyscy są aktywni, nawet nie wszyscy grają takie wydarzenie, więc po co na ich sile opierać matchmaking danego sojuszu? Punkt 5, który zebrał największą liczbę głosów graczy, czyli 87, to zwolni State of Survival. Chodzi o to, że gracze są dosłownie przesyceni wydarzeniami, mini wydarzeniami, jakimiś puzzlami, jakimś Tetrisem, jakimiś walczącymi kotkami. No to nie jest gra, którą ściągnęliśmy lata temu. Większość graczy czuje się sfrustrowana natłokiem wydarzeń, które i tak są oparte na wydatkach. Także nawet gdyby te mini wydarzenia były bardziej free-to-play friendly, no to jakby odbiór tych wydarzeń byłby inny. W tym momencie one są i tak wszystkie nastawione na pieniądze.
A co jest największą ironią, to na Facebooku i w innych mediach społecznościowych gra State of Survival jest reklamowana jako przyjazna i darmowa. Darmowy mieć armat. Obecnie wnioskiem graczy chcielibyśmy, aby deweloperzy ograniczyli liczbę wydarzeń w ogóle, ponieważ gra jest tak czasochłonna, że wpływa na życie, a to tak nie powinno być. Rozwiązaniem graczy jest, aby deweloperzy przestali dodawać wydarzenia, które są oparte tylko i wyłącznie na pieniądzach. Aby przestali dodawać wydarzenia w tym tempie, aby przestali dodawać nowinki w tym tempie, że zwykli gracze, nie mówię tutaj o tych największych spenderach, dla którego wydanie 10, 20, 30 tysięcy dolarów tygodniowo to jest betka i on nawet tego nie zauważy. Ale takich graczy jest mało. Ja wiem, że oni utrzymują grę. To jest prawda. Ale ci wysocy spenderzy nie będą grać w State of Survival, jeżeli zabraknie mid spenderów, low spenderów, czy nawet graczy free to play, bo oni tworzą atmosferę. Dodatkowo pozwól graczom nadrobić zaległości. Tego jest teraz tyle do ulepszeń, że nawet gracze, którzy wydają dużo pieniędzy, nie licząc tych największych, mają problem z nadgonieniem nowości. Obecnie chyba nie ma wydarzenia, i jak tak się dłużej zastanowić, to faktycznie nie ma wydarzenia, które mogłoby pozwolić graczom free to play odebrać jakieś wartościowe nagrody. Obecnie każde wydarzenie jest za tak zwanym paywallem, czyli ściana pieniędzy. Jeżeli nie przeskoczysz, jeżeli nie wydasz danej ilości pieniędzy, żeby przeskoczyć tą ścianę, to po prostu zostajesz na szarym końcu z tymi takimi podstawowymi nagrodami, które jakby nie odzwierciedlają twojego wkładu do gry. Gracze wnoszą, aby to się zmieniło. Wracamy do wydarzenia rocznicowego. Aby zdobyć 400 punktów w danym etapie, trzeba wydać znowu górę pieniędzy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach i o wydarzeniach, które jakby nie trzymają się tematu gry State of Survival. Ale wróćmy do tych 400 punktów z każdego etapu. No mi się do tej pory na razie nie udało w żadnym z etapów uzyskać tych 400 punktów, żeby dostać tą główną upragnioną nagrodę, te fragmenty. No i widzę, że to jest jakby problem szerszej ilości graczy, nie tylko mnie. Dodatkowo zdobywanie punktów w tym całym cyrku, zoo, wesołym miasteczku, jak zwał tak zwał, jest bardzo losowe. Oprócz tego, że możesz oczywiście zostawić tam górę pieniędzy. Więc tutaj jest prośba graczy, aby nie uzależniać wyniku danego etapu w wydarzeniu od tego, ile kto zostawił pieniędzy, żeby usunąć tą losowość. Lub oczywiście, aby stworzyć dodatkowe aktywności, które dadzą graczom ten zastrzyk punktów, który umożliwi im zdobycie więcej niż 200, 300, czy dotarcie do tego 400-punktowego kamienia milowego. Punkt 7, czyli znowu wracamy do wydarzenia rocznicowego. Tym razem weźmy sobie na oko ciężarówki. Ciężarówki rocznicowe, te, które dają więcej punktów, większe nagrody i są częściej atakowane, więc gracze, szczególnie gracze free to play czy low spender, tak naprawdę z tego wydarzenia rocznicowego nie wynoszą nic, bo nawet jeżeli trafi im się ciężarówka, to zostaną zaatakowani i dostaną jakieś tam surowce i ochłapy, które nie są jakby warte tego. W konsekwencji gracze, tacy jak ja na przykład, tacy jak ty, ja wolę dostać ciężarówkę żółtą albo nawet fioletową, bo wiem, że ona nie zostanie zaatakowana i to, co w niej wybrałem, no to dostanę na samym końcu. Kolejna taka bardzo ważna rzecz to dodanie możliwości ściągania już za darmo, chociaż jeden raz dziennie, czołgów drugiej generacji. W tym momencie czołgi drugiej generacji, te pod Control Style Hero, powoli stają się już słabe. Ostatnio widzieliśmy, już jest nowy czołg drugiej generacji pod bohaterów Resilience, więc przydałoby się, aby to, na czym już deweloperzy powiedzmy się nachapali, żeby udostępnić graczom teraz darmowym. Sam fakt, ile czasu jest potrzebne do ulepszenia czołgu pierwszej czy drugiej generacji, sprawia, że gracze free-to-play tak naprawdę i tak ich nie wymaksują. To jest kompletnie niemożliwe dla graczy free-to-play, nawet dla graczy low-spender. Ale będzie to jakiś zastrzyk
pozytywnej energii, tak, przesłanej przez deweloperów. I wniosek graczy, prośba graczy jest taka, aby codziennie móc wylosować sobie jeden czołg pierwszej generacji, jeden czołg drugiej generacji. Czy dużo to zmieni deweloperom? Praktycznie nie. Czy dużo to zmieni graczom? Mocno. Ostatni temat na dzisiaj, czyli aktualizacja nagród w wydarzeniach typu State vs. State, typu Capital Clash, typu Alliance Showdown, typu Showdown. O ile w nowych Stanach te nagrody faktycznie coś tam dają, faktycznie coś tam zmieniają, o tyle w starych Stanach te wydarzenia nawet nie są grane. Gracze nie chcą tracić czasu na coś, co nie jest im potrzebne. Po co spędzać 4, 5, 6, 8 godzin na wydarzeniu Capital Clash, kiedy nikt nie potrzebuje czapek, medali, ani tych marnych przyspieszeń, które się dostaje. Jeżeli nagrody byłyby bardziej ekskluzywne, zachęcałyby do gry, to faktycznie gracze jakby ożywiliby to wydarzenie. Identycznie mają się nagrody w wydarzeniu Alliance Showdown, czyli ta bitwa o flagi. Tam dla starszych państw nie ma kompletnie nic, tam są dwa razy po 3 godziny przyspieszeń i to wszystko, co można stamtąd wziąć. Także tutaj jest taki feedback do deweloperów od graczy, by zaktualizować nagrody w stosunku, w oparciu do wieku danego stanu. I miło by było, gdyby te nagrody obejmowały jakieś nowości, bilety transferowe, czy jakieś nowo wydane funkcje czy przedmioty. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki developer's feedback Wam się spodoba. Postaram się, tak jak wspomniałem na samym początku, robić to co dwa tygodnie. Jak nie co dwa tygodnie, to chociaż raz w miesiącu takie podsumowanie tego, o czym się rozmawia na serwerach, czy w wiadomościach prywatnych, czy na zamkniętych grupach. Jeżeli Wam się coś takiego podoba, to zostawcie komentarz, łapkę w górę, żebym wiedział, czy takie coś jakby ma sens, czy ma wśród Was odbiór, czy chcecie wiedzieć, co się dzieje w grze. Tymczasem do zobaczenia i cześć!